Witam w szóstym odcinku programu Ekobieta. Tym razem z paniami specjaliści dzielić będą się pomysłami na wykonanie fryzury, nie wymagającej zbyt wielu zdolności manualnych. A w drugiej części programu przedstawimy Friday Casual, czyli co zrobić, by strój oficjalny nie był nudny. Zanim przystąpimy do wykonania fryzury, musimy przygotować wszystkie niezbędne akcesoria, czyli w tym wypadku będą to szczotka, grzebień, cienkie gumki i wsuwki, najlepiej by były one zbliżone do koloru naszych włosów. Przed wykonaniem fryzury należy włosy odpowiednio przygotować, czyli je dokładnie wyszczotkować. Zaczynamy od oddzielenia włosów za pomocą grzebienia. Najlepiej by był on zakończony igłą. Z włosów, które oddzielamy, zaplatać będziemy warkocza, a pozostałą część włosów spinamy w kitka. Zaplatanie warkocza rozpoczynamy od najkrótszych włosów przy samej skórze głowy, stopniowo przesuwając się coraz niżej i kończąc mniej więcej na wysokości linii ucha. Koniec warkocza owijamy ciasno gumką. Kiedy przód naszej twarzy ozdobiony jest plecionką, musimy pamiętać o dokładnym podpięciu opadającej jego części. Łapiemy naszego warkocza i jego końcówkę owijamy dookoła gumki, od spodu podpinając wsuwkami. Teraz czas na wykonanie drugiej części fryzury. Spięte włosy rozdzielamy na dwie równe części, z których ponownie wykonujemy dwa tradycyjne warkocze. W tym wypadku dobrze, by nie był on zbyt ścisły, dlatego warto go delikatnie palcami poluzować. Zabieg ten sprawi, że kok nie będzie wyglądał na bardzo oficjalny. Kiedy warkocze są już zaplecione, przystępujemy do końcowego etapu fryzury. Owijamy je dookoła naszych upiętych włosów w kitka. Podpinamy wsuwkami, by koczek się trzymał i nasza fryzura jest gotowa. Mam nadzieję, że pomysł na fryzurę Wam się spodobał i przynajmniej część z Was spróbuje go wykonać samodzielnie. Wraz z moim gościem, Eweliną ze sklepu firmowego Reporter, witam Ciebie serdecznie. Postanowiłyśmy kontynuować założenia, gdzie wybierać będziemy jedną bazową rzecz i dobierać będziemy do tego pozostałe części garderoby, tak by stworzyć zupełnie różne stylizacje. Tym razem wybrałyśmy doły, będą to biało-czarne spodnie. Ewelino, tak, powiedz dokładnie. Nam proszę coś więcej o tych spodniach. Więc tak, zostajemy tym razem dół, czarno-biały. Kolorystyka stonowana, połączenie czerni i bieli, jednak która troszkę innej zasadzie. Tutaj wzory nie są na tyle duże, żeby kolidowały z naszą figurą. Co w pierwszej stylizacji wybrałaś na górę i dlaczego akurat taki wybór? Dobrze, więc pierwsza stylizacja, bluzka, koszula, ale troszeczkę wiadomo, ramiona wycięte, także oryginalna w tym sezonie. Dodatkowo urozmaicamy naszyjnikiem w postaci kołnierzykami, może już koszula ma kołnierzyk, to nie bójmy się stosować dodatków. W postaci kołnierzyk i torebka stanowi jedną całość. Wiadomo, torebka jest tutaj bardziej tak, mniej ofisowa, ale nie bójmy się też tego połączenia, bo przy piątkowym popołudniu jak najbardziej ofisowy strój, ale w połączeniu już troszkę z casualem. Mimo tego, że jest to koszula bardziej oficjalna, to zostało sprytnie pomyślane, żeby ona była lekko urozmaicona, żeby to nie była ciągle taka tradycyjna, biała, bawełniana koszula. Tutaj możemy z dodatkami, że tak powiem, poszaleć. Mhm. Nie tylko przy szyi, mogą to być również luźniejsze dodatki, czy jakieś kolczyki, wtedy w połączeniu z wisiorkiem. Tutaj każda pani coś tam, myślę, ma w swojej szafie, żeby dołączyć do tego stroju. Aczkolwiek kołnierzyki jeszcze cały czas wiodą prym w tym sezonie, one są lekko urozmaicone. Tak, połączone z różnymi kamieniami. Powiedz proszę jeszcze o torebce, bo ten kolor jest taki bardzo intensywny, neony w tym sezonie również weszły na stałe prawie że do wszystkich sklepów sieciowych. My jednak chyba raczej podchodzimy z dystansem do takich ostrych kolorów, a chyba nie powinniśmy się bać. Myślę, że nie powinniśmy się bać, ale jednak wiele pań z dystansem, jak pani powiedziała, podchodzą, bo nie każda z nas czuje się w takich ostrych kolorach. Jednak z reguły bardziej czujemy się, że tak powiem, w kolorach stonowanych bardziej bezpieczne, ale nie bójmy właśnie się tego połączenia neonów, bo nawet neon połączony ze spodniami, które kolorystyka jest stonowana, klasyczna, bo część zbiorą jest klasyką, może wyglądać bardzo ciekawie. Także, drogie panie, nie bójcie się dodawać koloru do takich klasycznych strojów, bo to zawsze jest ciekawa alternatywa. A drugi strój, tak, proszę drugi powiedz, strój. To jest również taki ofisowy strój, ale tutaj widzę spodnie pozostały jako baza takie same, natomiast mamy już klasyczną marynarkę. Tak. Klasyczny krój marynarki, pod spodem biała bluzka, która ma ciekawy tył. I na pewno przede wszystkim też tutaj prym wiodą dodatki, bo dodatki przez to czerwień czy pomarańcz uzupełniają nam ten strój, bo tak byłoby troszeczkę nudno, a tak coś jest ten strój z pazurem, że tak powiem. Wracając do tej bluzki pod marynarką, ona ma ciekawy tył, jest asymetryczna. Ten tył jest również zachowany w kolorystyce spodni, czyli czerń z bielą, ale zupełnie już inny
wzór. Inny deseń. Tam tak. jest wzór zebry, dokładnie. Te motywy zwierzęce tak naprawdę też jeszcze cały czas się utrzymują. Panterka, dokładnie. Zerby, krokodyl. Tak. To są takie wzory, które od paru sezonów i na wiosnę, i na zimę pojawiają się również w sieciówkach. Tak. I to jest ciekawe, że niby kolorystyka jest ta sama, ale wzór jest całkowicie dokładnie. Inny. To już trzeba inny. Mieć chyba dosyć dużą odwagę, żeby takiego zestawienia tutaj dokonać. Może troszkę tak, ale jeśli jest zachowana tonacja koloru, to myślę, że można te połączenia pogodzić. Ciekawym dodatkiem, który wybrałaś, jest ten naszyjnik. Tak, jest bardzo bogaty. Oczywiście. I tutaj tak naprawdę myślę, że to jest ciekawy akcent, który odwraca uwagę od dołu i przywraca tutaj wzrok na górę do tej bransoletki. Powiedz mi, dlaczego takie zestawienie czerwieni i pomarańczu? Mhm. Skąd taki pomysł? Po prostu pomysł jest stąd, żeby dodatki nam się rzucały w oczy. Także czerwień, pomarańcz, do bieli uważam, czy czerni pasuje? Myślę też, że takie zabiegi są bardzo przydatne, bo mamy dwa kolory już, a tak, nie jeden. Tak. Mimo wszystko one w palecie barw nie są aż tak bardzo dokładnie. Od siebie oddalone, więc jaśniejsze, ciemniejsze odcienie w tym samym obrębie kolorów, one też bawienie się takimi kolorami myślę, że jest przydatne. Czy ten strój, tak jak w przypadku tego pierwszego, również w piątek na to popołudnie, on jest również oficjalny, ale już jest troszeczkę tak, bardziej swobodny przez te dodatki. Do pracy również polecamy? Myślę, że jak najbardziej, tak. Tu jest wiadomo, już bardziej ofisowy niż ten numer jeden. Ale przez dodatki, które uzupełnimy strój, może być również lekko casualowy. Zależy od dodatków, bardzo dużo zależy od dodatków. O tym musimy właśnie pamiętać. Zwłaszcza też jak zdejmiemy tą marynarkę i zostaniemy dokładnie. W samej bluzce, to też już zmienia się charakter. Widać, że mamy pomysłowość, nie boimy się, do tego mocny akcent w postaci tej biżuterii. Dziękuję Ci, że byłaś ze mną, a z Państwem widzę się za dwa tygodnie. Do zobaczenia.